Pierwsze wydarzenie naukowe pod patronatem powstającego u nas Centrum Badawczo-Rozwojowego Instytutu Fraunhofera. Wydarzenie to spowodowało, że na zaproszenie Politechniki Opolskiej przyjechali przedstawiciele firmy Airbus z panem profesorem Hermanem Axelem na czele, szefem spółki kompozyty Airbus Niemcy. Także dołączyli przedstawiciele uczelni, które prowadzą kierunki i badania w dziedzinie tzw. General Aviation oraz szefowie instytutów lotnictwa cywilnych i wojskowych. To duże wyzwanie, to również uzupełnienie naszej oferty dydaktycznej, bo chcę przypomnieć, że na Wydziale Mechanicznym uruchomiliśmy kierunek lotnictwa i kosmonautyka, który paralelnie dopasowywuje się do prowadzonych badań naukowych, które będą prowadzone w ramach tego centrum, o którym już powiedziałem. Dzisiejsze spotkania, warsztaty związane z technologiami lotniczymi organizowane są przez nowo powstające na Politechnice Opolskiej Centrum Projektowe Fraunhofera, które skupione będzie w swojej tematyce badawczej na technologiach lekkich, na kompozytach lekkich czy technologiach mających doprowadzić do powstania produktów lżejszych niż obecnie stosowane zarówno w sektorze motoryzacyjnym, ale także lotniczym. Chcielibyśmy, żeby była to taka platforma wymiany doświadczeń w zakresie właśnie stosowania technologii lekkich, właśnie ukierunkowanych na technologie lotnicze. Instytut Lotnictwa, który mam przyjemność tutaj reprezentować, stara się od wielu lat tworzyć pomost pomiędzy nauką i przemysłem, a temu właśnie są poświęcone te warsztaty, prawda? Nowoczesne materiały, materiały lekkie, materiały energooszczędne to jest przyszłość, to jest technologia, która ma szansę zapewnić nam jako krajowi i regionowi przewagę technologiczną nad resztą świata w przemyśle. I will special speak for the structure of the aircraft and one main goal is to reduce the weight because weight means emissions, that means fuel burn. And reducing the weight by 1 kilogram in the lifetime of an aircraft, you can reduce the fuel burn by around 3 tons of kerosene. My się zajmujemy materiałami lekkimi, ale także konstrukcjami lekkimi. Jak je wdrożymy do aplikacji, to generalnie oszczędzamy surowce, materiał, ale też oszczędzamy energię w produkcji. Także mamy taki jakiś podwójny plus, zaoszczędzenie energii, zaoszczędzenie materiału, a to właśnie ma bardzo duży wpływ na ochronę środowiska.